Lemoniada z kwiatów bzu czarnego. Najlepszy i najzdrowszy napój, jaki możesz zrobić o tej porze roku. Orzeźwienie z kwiatów bzu, którego nigdy sobie nawet nie wyobrażałeś. Te kwiaty nie tylko wyglądają pięknie, ale również mają wyjątkowe właściwości i smak. Najlepiej, jeśli zerwiesz je z miejsca oddalonego od ulic, dzięki temu unikniesz zanieczyszczeń. Na samym początku, obetnij gałązki od kwiatków. W gałązkach jest goryczka, więc trzeba je usunąć. Uszykuj sobie duży słoik i przełóż czyste kwiatki do niego. Następnie pokrój jedną czystą cytrynę na cienkie plasterki i włóż do słoika. Teraz z dwóch kolejnych cytryn wyciśnij sok. Dodaj szklankę cukru. Cukier jest niezbędny, gdyż kwiaty bzu zawierają różne pożyteczne bakterie i dzikie drożdże. Żywią się one cukrem, który dodaliśmy. Na sam koniec wlej do pełna wodę. Wszystko w słoiku dokładnie wymieszaj, aby cukier się rozpuścił. Słoika nie zakręcamy nakrętką, tylko przykrywamy gazą, ponieważ jego zawartość musi oddychać. Mieszaj lemoniadę codziennie. Kiedy zacznie syczeć podczas mieszania po kilku dniach, przelej zawartość słoika przez sitko do butelki z korkiem. Lemoniada jest gotowa do picia i gwarantuje, że będzie przepyszna, zwłaszcza zimna z lodówki. Pita rano poprawia pracę jelit. Na zdrowie. Tak robię miód liliowy. To obłędnie różowo-fioletowy i niezwykle pachnący syrop liliowy z kwiatów bzu lilak. Do jego przygotowania są potrzebne kwiaty bzu. Wybierz najpiękniejsze kwiaty bzu lilak, pamiętaj, aby zerwać je z miejsc oddalonych od drogi. Zerwij z najładniejszych gałązek same kwiaty. Zrywaj je na sitko do miseczki z wodą. Wypłucz je w wodzie z pyłu i brudu. Pokrój jedną cytrynę w plastry. Cytryna zapewni trwałość syropu. Do garnka wsyp kwiaty bzu. Zalej je szklanką wody. Wszystkie kwiaty bzu muszą być zalane wodą. Włącz kuchenkę, dodaj plastry cytryny i gotuj kwiaty bzu przez 15 minut. Następnie je przeceć przez sitko. Wlej odcedzony wywar do czystego garnka. Dodaj trzy szklanki cukru. Wymieszaj. Zagotuj i zmniejsz ogień. Gotuj na słabym ogniu stale mieszając przez około 20 do 30 minut. Na delikatnym ogniu syrop nie straci wyjątkowego koloru. Przelej ciepły do słoika. Zostaw do ostygnięcia, aby zgęstniał. Jest idealny do mrożonej herbaty na lato lub do gorącej herbaty na zimę. Kolor i zapach jest obłędny. Tak robię miód liliowy. To obłędnie różowo-fioletowy i niezwykle pachnący syrop liliowy z kwiatów bzu lilak. Do jego przygotowania są potrzebne kwiaty bzu. Wybierz najpiękniejsze kwiaty bzu lilak. Pamiętaj, aby zerwać je z miejsc oddalonych od drogi. Zerwij z najładniejszych gałązek same kwiaty. Zrywaj je na sitko do miseczki z wodą. Wypłucz je w wodzie z pyłu i brudu. Pokrój jedną cytrynę w plastry. Cytryna zapewni trwałość syropu. Do garnka wsyp kwiaty bzu. Zalej je szklanką wody. Wszystkie kwiaty bzu muszą być zalane wodą. Włącz kuchenkę. Dodaj plastry cytryny i gotuj kwiaty bzu przez 15 minut. Następnie je przeceć przez sitko. Wlej odcedzony wywar do czystego garnka. Dodaj 3 szklanki cukru. Wymieszaj. Zagotuj i zmniejsz ogień. Gotuj na słabym ogniu stale mieszając przez około 20 do 30 minut. Na delikatnym ogniu syrop nie straci wyjątkowego koloru. Przelej ciepły do słoika. Zostaw do ostygnięcia, aby zgęstniał. Jest idealny do mrożonej herbaty na lato lub do gorącej herbaty na zimę. Kolor i zapach jest obłędny. To już ostatni moment. Zbierz kwiaty bzu, zalej je w słoiku, a poznasz ich niezwykłą moc. Bez lilak to kwiat, który nieziemsko pachnie i cieszy oczy. Dodatkowo ma wiele właściwości, o których pewnie nie wiedziałeś. Chciałabym tobie pokazać, jak zrobić z niego cudowny olejek. Na sam początek zerwij kwiaty bzu lilak. Ważne, aby nie były one przy drodze, bo mogą mieć na sobie zanieczyszczenia. Następnie odetnij gałązki z kwiatkami do miski. Do osobnej miski obrywaj same kwiatki bzu. Wybieraj ładne, takie, które jeszcze nie przekwitły. W międzyczasie rozgrzej dowolny olej do temperatury około 40 stopni Celsjusza. Do słoiczka wsyp same kwiatki. Zalej słoik rozgrzanym olejem, odstaw go na dwa dni. Po tym czasie przeceć olej przez sitko. Możesz ten olej wykorzystać na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest dodanie olejku do kremu. Jeżeli wsmarujesz go w skórę twarzy, przestaną pojawiać się nowe zmarszczki. Stare natomiast powinny się spłycić. U młodych osób likwiduje trądzik. Wmasowany w skronie uśmierzy ból głowy. Łagodzi stany lękowe i depresję. Samym olejkiem możesz również posmarować na przykład kolana, aby złagodzić bóle reumatyczne. Ostatnią naszą propozycją jest zaaplikowanie olejku do dyfuzora. Gwarantuje to piękny zapach w całym domu. Wypij to przed snem, a efekty cię zaskoczą. Rozpuści wszystko, co zjadłeś w ciągu całego dnia. Ten zielony napój to naturalny środek na odchudzanie. Zwiększa metabolizm. Ułatwia też opróżnianie. Skutecznie pomaga w walce z zaparciami. Jest prosty i tani w przygotowaniu. Weź trzy mniejsze ogórki i obierz je ze skórki. Ogórek doskonale nawadnia organizm. Dostarcza wielu witamin i minerałów. Działa jak antyoksydant. Pomaga przy problemach z zaparciami. Ogórki pokrój na mniejsze kawałki i wrzuć do naczynia, w którym będziesz mógł je rozdrobnić. Dodaj czyste, świeże liście mięty. Mięta pobudza wydzielanie soków trawiennych. Wyciśnij sok z cytryny i wlej go do naczynia z ogórkami i miętą. Cytryna przede wszystkim łagodzi objawy zgagi i ułatwia trawienie. Do ogórków i mięty dodaj też mały kawałek imbiru. Imbir pobudza wydzielanie śliny i soków żołądkowych oraz żółci. Wlej około 300-400 ml wody. Zmiksuj wszystko. Przecedź przez sitko i przelej do szklanek. Pij codziennie wieczorem przed snem. Zrobienie go zajmuje dosłownie chwilę. Stosuj co najmniej przez tydzień, a poczujesz rezultaty. Twój metabolizm się poprawi. Odczujesz olbrzymią ulgę. Wspomożesz odchudzanie i poczujesz się zdecydowanie lżejszy. Ten napój oczyszcza nerki i obtłuszczoną wątrobę. Poradzi sobie również z małymi kamieniami nerkowymi. Umyj dwie limonki. Potnij je na kawałki. Dzięki zawartości witaminy A opóźniają procesy starzenia się skóry. To bogactwo witaminy C, żelaza, potasu, magnezu oraz innych składników mineralnych. Spożywanie limonek zapobiega także tworzeniu się kamieni nerkowych. Następnie obierz dwa ząbki czosnku. Je również potnij na małe kawałki. Czosnek ma właściwości moczopędne, wspomaga oczyszczanie organizmu, właściwości przeciwzapalne czosnku chronią nerki właśnie w związku ze stanami zapalnymi. Do garnka wrzuć pokrojoną limonkę, dodaj czosnek, dalej wodą. Wystarczy pół litra, ostatnim składnikiem będzie kurkuma, wsyp połowę łyżeczki, całość gotuj przez 8 minut. Kurkuma i jej główna substancja kurkumina. Mogą dzięki temu sprzyjać terapii i łagodzeniu objawów przewlekłej niewydolności nerek. Weź sitko i odcedź przez nie napój. W kilka minut powstał złoty płyn o wielkich właściwościach leczniczych. Przelej go do kieliszka lub kubeczka. Taki napój pij codziennie przez tydzień. Miałeś kiedyś kamienie nerkowe? Jak sobie z nimi poradziłeś?